Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Tak mówi Jezus do nas w Ewangelii. Każdy z nas pragnie, by jego życie było owocne, by przynosiło pożytek dla naszych bliskich, ale również i dla nas samych. Dziś jest święto świętej Brygidy, patronki Europy. Ta niezwykła kobieta jest częścią historii Szwecji, ale też i częścią historii Europy. Nie da się jej wymazać. Jeśli luteranie, przeciwni od początku kultowi świętych, pielgrzymują dziś do jej sanktuarium i modlą się przy jej relikwiach, to znak, że święta Brygida wciąż objawia swoją macierzyńską siłę. Brygida, jako jedyna z szóstki patronów Europy, pozostała do końca życia osobą świecką. Żyła w małżeństwie, urodziła i wychowała 8 dzieci, a potem przez prawie 30 lat żyła jako wdowa. Jan Paweł II powiedział: pragnę, aby stała się ona bliska nie tylko tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji, ale także tym, którzy zostali powołani do zwykłych powinności życia świeckiego, zwłaszcza do wzniosłej i trudnej misji założenia chrześcijańskiej rodziny. My dziś patrzymy z Maryją i z naszym różańcem szczególnie na nasze rodziny, na rodziny Europy, rodziny świata. Wiemy, ile trzeba modlitwy i ofiary, by ludzie zobaczyli sens ofiarnej miłości, sens krzyża, który bierzemy na swoje ramiona jak Chrystus. Módlmy się, by ludzie odkryli sens pogłębiania swej więzi z Bogiem, by zobaczyli, jak to może wspaniale zaowocować w ich życiu i w życiu ich bliskich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.